wy dopuszczacie rozwój zdarzeń, który polega na przykład na tym, że nagle się okazuje, że do łóżka wskakują jakieś zabawki, że mężczyzna prosi o to, żeby zabawić się w seks oralny. Czy w ogóle coś takiego bierzecie pod uwagę, Natalio? No ja seksu oralnego nie uznaję. A zapytam cię. A nie wsadziłam sobie penisa do buzi, ja już tak mówię bardzo wprost. Okej, okay. A co by było, jeśli na przykład fenomenalny, cudowny, uroczy, oddany, opiekuńczy, zaradny, seksowny, wierzący, kochający mężczyzna poprosiłby ciebie o to? A niech se prosi. Okej. Okay. I tu właśnie wchodzimy na tą wrażliwość, że każdy ma inną wrażliwość, ogólnie. Ja bym się nie czuła, że mężczyzna mnie szanuje, skoro by ode mnie tego wymagał. Ja uważam, że takie rzeczy wzięły się po prostu z filmów pornograficznych. Kiedyś tego na przykład nie było, kiedyś to było wstydem. Zawsze ale kiedyś były gazety. No, czytałam bardzo dużo na ten temat. Ale zaraz, ale kiedyś, czy mówimy o też cesarstwie nie mówię rzymskim, na przykład średniowieczu, renesansie? No właśnie. Po prostu było kiedyś zawsze. Było coś takiego, że jednak kobiety bardziej się szanowały. Teraz kobiety nie było, tylko się o tym nie mówiło, albo się bardziej kryło. Ale to są pierwotne instynkty, potrzeby. Nie wiem, gdzie się nie mówiło, u mnie w rodzinie się o wielu rzeczach mówiło. Chcę powiedzieć, że właśnie to jest, że to nie jest tak, że to jest niedopuszczalne i bardzo jakoś moralnie złe. Ramono, bo zabawki... czy dziewczyny, które uprawiają seks oralny, się nie szanują, twoim zdaniem? Nie uważam tak. Okay. Chodzi mi o to, że ja mam jakąś wrażliwość, mój mąż ma jakąś wrażliwość i może to być nawet różna wrażliwość pod kątem jakichś czy zabawek, czy czegoś tam. My jesteśmy w tej relacji, my dwoje, rozmawiamy ten temat. Co wydaje nam się jakieś przekroczenie moje, ja nie jestem na takie coś gotowa. To on to szanuje, czy tak. Wymaga tego dalej? Nie no, szanuje to właśnie. Rozmawiamy, mówię, on ma taką potrzebę, ja mam taką potrzebę, taka pozycja, nie, ja mam taką pozycję dla ciebie do zaproponowania. Rozmawiamy na ten temat. Ale seks analny jest dobry czy zły? No słuchaj, bo wtedy nie ma możliwości prokreacji, czyli ogólnie się zabezpiecza tam. Ale nie sprowadzajmy seksu do prokreacji, bo według mnie właśnie to jest uprzedmiotowiające.